W Greenkanu Ogród porozmawiamy sobie o tym, jak w ogrodzie osiągnąć od razu efekt wow. Myślicie, że to niemożliwe? To zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! W wielu odcinkach mówiłam i to wiele, wiele razy, że ogród potrzebuje czasu, atencji, czasu i tak jak matka natura właśnie funkcjonuje sobie w świecie, ten nasz ogród również potrzebuje lat, żeby wyglądać w określony sposób. Ale często też mówię, że od razu, odkąd tylko ogród zakładamy, możemy mieć takie obszary albo tak go budować, że on od razu, od samego początku będzie zachwycał właśnie poprzez dobór odpowiednich roślin, akcesoriów czy różnych takich elementów, które nam będą taką magię ogrodową budowały, o którą wielu z Was pyta. I ten dzisiejszy odcinek właśnie będzie o tym. Często mi piszecie, że nie wiem, kupiliście dom, robicie ogród i jesteście tacy załamani, bo na przykład ten ogród w ogóle nie ma takiego efektu, Jasiu, jak u Ciebie. Takie to wszystko liche, nic tu nie zachwyca, rośliny nie rosną albo są za malutkie. I ja wtedy odpowiadam, że po pierwsze, poczekaj, bo nasz ogród ma lat 17, 18, już nawet nie liczę. Po drugie, już teraz, na tym pierwszym etapie, możesz robić takie różne myczki stosować, które sprawią, że ten ogród już będzie dobrze wyglądał. I teraz Wam właśnie zdradzę takie różne fajne triki, które pomogą Wam od razu gdzieś nabudowywać przynajmniej te pierwsze rabaty, pierwsze łana różne kwiatów, które będą zachwycały. Zaczniemy od samych roślin, które można wprowadzić i które bardzo szybko będą po pierwsze kwitły, będą zachwycały i przez cały okres ogrodowy od wczesnego lata aż do późnej jesieni mogą Was budować zachwyt. Będą to na przykład takie rośliny jak dalie, czyli wszystkie rośliny karpowate, takie nazwy w ogóle, albo cebulowe, które jak wsadzicie, to one od razu zachwitną już tego samego roku. Lilie, w następnym roku tulipany, narcyzy, czyli wszystkie te cebulki, ja na nie mówię, wiosenne, które rzeczywiście buchają już. Jeżeli macie, jesteście teraz na tym etapie, że ten ogród planujecie, to już warto teraz o tym pomyśleć, jakie zakupy jesienią sobie zrobicie, co możecie wsadzić. Lilie na przykład możecie już kupować i już je wsadzać, tak samo mieczyki, one już w tym roku zachwitną, tak jak i dalie. I kochani, wszystkie roślinki, które możecie wysiać sami, rośliny jednoroczne, które już w tym roku też będą zachwycały, typu kosmosy. To są akurat rośliny, które w naszym ogrodzie, mimo że my mamy naprawdę bardzo stary ogród i no, inaczej rzeczywiście on wygląda niż te takie nowiuśkie ogrody, bo ma starodrzew tak zwane, czyli ogromne drzewa, które się pysznią tam w tej przestrzeni. Ale oprócz tego ja co roku sięgam po te roślinki, które już kwitną, jakby w tym roku kwitną po zasianiu i Wy też możecie to zrobić. Czyli już od razu można mieć ten efekt wow właśnie, jeśli się wysieje. Szałwie na przykład, kosmosy, lewkonie, cynie, no wszystkie te rośliny, które zakwitną nam dosłownie w tym samym roku po wysianiu lub na drugi rok, tak zwane rośliny różne dwuletnie. Warto sięgnąć po byliny również, które też zakwitną bardzo często w momencie, kiedy je posadzimy. Na przykład moje ukochane ostróżki, które Wam już wiele razy pokazywałam, jestem nimi zachwycona. Tego typu rośliny od razu, jeśli będziecie je kupowali w grupach, bo właśnie to będzie drugi punkt, który chciałabym Wam podpowiedzieć i mocno uczulić na to, żeby nie robić błędu, który bardzo dużo i często młodych ogrodników robi. Czyli jedziemy do sklepu ogrodniczego, widzimy po prostu klęskę urodzaju tych wszystkich kwitnących roślinek, nie wiemy co wybrać, bo po prostu oczy nam wariują, jeszcze wiecie, zapach do tego dochodzi bardzo często, jak rośliny kwitną. I idziemy między tymi sobie alejami i mówimy tak, to chcę, tą też wezmę, o lawenda, lawendę też wezmę, łubin też wezmę i przywozimy do ogrodu na przykład 40 roślin, każda inna. No i co teraz z takimi pojedynczymi roślinkami robić? Eklektyzm jest rzeczywiście bardzo pożądany we wnętrzach, on też bardzo fajnie funkcjonuje na rabatach ogrodowych, ale jednak trzeba baczyć na to, żeby te rośliny były w powieleniu. I taki myk właśnie, taki tip, który Wam od razu zdradzam, żeby był efekt wow, to jest powielenie tej samej rośliny na rabacie. Nie kupujcie proszę pojedynczej roślinki, nie wsadzajcie jej. Jeżeli chcecie, nie wiem, mieć lawendę w ogrodzie, kupcie jej 12.
kupcie jej 20, nawet rezygnując z innych roślin, tak? Bo wiadomo, że finansowo może być tak, że nie będziecie mieli na wszystko naraz. To skupcie się na jednej grupie roślin i tą grupę posadźcie. I to będzie Wasz efekt wow. One lawendowy, one ostróżkowy, one z róż na przykład związany. Czyli ileś roślin, które w momencie kwitnienia dadzą nam chmurę po prostu kolorystyczną i z bliska, i z daleka będą zachwycały. Uwierzcie mi na słowo, skorzystajcie z mojego doświadczenia, wsadzone pojedyncze roślinki z daleka będą te ich kwitnienie praktycznie niewidoczne, a i z bliska, jak będziecie mieli taki keks, no niekoniecznie fajnie to może wyglądać. To taka moja porada właśnie, żeby tak grupować te rośliny i kupować je rzeczywiście w powieleniu, a druga moja rada, żeby pomiędzy rośliny zapraszać wszystkie inne elementy, które będą takim motywem dekoracyjnym. Co mam tu na myśli? Na przykład różnego rodzaju poidełka dla ptaków, różnego rodzaju budki, które możemy gdzieś dla ptaszków sobie przywiesić, jakieś dekoracyjne, różnego rodzaju podpory dla roślin, obeliski, które same w sobie już będą atrakcją, będą bardzo ładnie wyglądały, będą ten efekt wow robiły, no a oczywiście są przy okazji jeszcze funkcjonalne, bo na przykład powojniki, które będą Wam się przepięknie wiły na tych podporach i pyszniły właśnie ferią kwiatów, no słuchajcie, to jest najpiękniejsza dekoracja ogrodu, jaka może być i to na bank będzie efekt wow. Ja bardzo lubię sięgać po tego typu dekoracje, z tego też powodu do Weniu wprowadziliśmy cały dział ogrodowy, to wszystko, co widzieliście w tej chwili, to są rzeczy, które możecie też od nas kupić, które my mamy w naszym ogrodzie po prostu, dlatego tak o nich mówię, bo jeśli ktoś mówi o magii w ogrodzie, o jaki ty masz przepiękny ogród, jaki on jest magiczny i zaczarowany, to właśnie słuchajcie, za pomocą tego typu czasami małych rzeczy budujemy właśnie ten nastrój ogrodowy, że ten ogród rzeczywiście gdzieś nam się zaczyna kojarzyć z takim zaczarowanym, magicznym światem, a te pojedyncze rzeczy, ale takie również słuchajcie, jak paleniska na przykład ogrodowe również, tak, takie, które można też na tarasach stosować. Nie mówię już o przepięknych szklarniach, które same w sobie super wyglądają i też są jakimś tłem dla roślin, też są jakimś dużym, znaczącym elementem kompozycji. Naprawdę nie trzeba czasami czekać długich lat, żeby od razu ten efekt wow ogrodowy, taki zaczarowany osiągnąć. I myślę, że my jesteśmy takim przykładem, bo ogród warzywny, który Wy w tej chwili oglądacie, to jest przestrzeń, która powstała, uwaga, w jeden rok tak naprawdę. On bardzo długo był przez nas zaniedbany i nasz domek, i te wszystkie trejaże, które Wy widzicie, one w ogóle były w innych miejscach, były w złym stanie, my sobie je odbudowaliśmy, odmalowaliśmy, zaprosiliśmy nowe rośliny w postaci bylin, część mieliśmy, część nowych dokupiliśmy, wysialiśmy mnóstwo kwiatów jednorocznych. Szklarnie, które widzicie, no też robią świetne, rewelacyjne wrażenie. I to wszystko powstało dosłownie w kilka miesięcy. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi, jeżeli nawet nie skorzystacie z tych moich podpowiedzi, to jednak poczujecie nadzieję taką w sercu, że kurczę, tak naprawdę mam moc, jestem w stanie stworzyć tą przestrzeń wokół siebie ogrodową, która właśnie będzie taka od razu, od samego początku przepiękna dla mnie i sięgnę po te rośliny i po te akcesoria, które od razu, już w pierwszym roku funkcjonowania tego ogrodu, no stworzą taki bardzo fajny efekt, bo tak naprawdę słuchajcie, meble ogrodowe, podpory dla roślin, dekoracje wszelkiego rodzaju, czy nawet przepiękna konewka, która nie jest jakimś takim brzydkim, nieestetycznym przedmiotem, a sama w sobie jest już dekoracją. Wszystkie te rzeczy mogą Wam pomóc no, zbudować po prostu klimat i magię w Waszych ogrodach, czy w Waszych tarasach, bo ja też do tego namawiam, żeby i balkony, i tarasy, jeśli kochacie naturę i kochacie rośliny, to też, żeby je trochę traktować jak takie mikroogrody, żeby wprowadzać tam donice, które posłużą Wam do tego, że no nie wiem, będziecie mogli eksponować Wasze kwiaty czy zioła. Przecież zobaczcie, ta donica, którą tak często Wam pokazuję u nas i którą my mamy u siebie, w której jest zielnik, to jest typowa donica, która jest po pierwsze estetyczna, po drugie od razu daje Wam ten efekt właśnie takiego zachwytu, o który Wam chodzi od razu. Jeśli nie ta donica, to można coś innego wprowadzić. Ja wierzę w to, słuchajcie, że naprawdę, jeżeli tak na spokojnie się usiądzie i pomyśli tylko o tym, po co możemy sięgnąć, żeby od razu cieszyć oko, to każdy z Was dosłownie jest w stanie zorganizować sobie taką przestrzeń. Podsumowując, kochani,
Rośliny jednoroczne, rośliny pod tytułem byliny, które od razu zazwyczaj przepięknie kwitną już po kupieniu, będą troszeczkę potrzebowały czasu, żeby się rozrosnąć rzeczywiście, ale od razu zazwyczaj kwitną. Rośliny, które od razu po posadzeniu będą robiły super dobre wrażenie i mam tu na myśli różne krzewy, właśnie nie powiedziałam też o tych roślinkach, krzewy zimozielone, które również jakby przez cały rok od początku, jeśli kupicie dorosłe rośliny, będą jakąś fajną dekoracją dla Waszych ogrodów. W ogóle zachęcam też do tego, że jeżeli tylko możecie sobie jakby pozwolić na to finansowo i tworzycie swój ogród, żeby część rośliny dzieciaczków, ja je tak ładnie nazywam, czyli roślinek szkółkarskich, które są tanie, ale są malutkie, połączyć jednak z roślinami dorosłymi, żeby już od początku jednak coś w tym ogrodzie było, widniało i żebyście już te ramy ogrodowe po prostu od samego początku tworzyli. Te rośliny, do tego jeszcze dodamy, słuchajcie, różne akcesoria, dodamy różne podpory piękne, dekoracje, które nam wszystko razem zepną w jedną całość i też charakter ogrodu troszeczkę pozwolą stworzyć i jestem przekonana, słuchajcie, że jak z tych elementów niczym z klocków poskładamy to wszystko w całość, to na bank będziecie mieli ogród, który od razu robi efekt wow. Także moi mili, bardzo proszę, wysyłajcie nam zdjęcia do redakcji, tutaj ja je bardzo chętnie udostępnię na naszych wszystkich social mediach, chwaląc Was właśnie za to, że zrobiliście od razu takie cacuszko z dziurką, jest takie śmieszne powiedzenie, ale po prostu chodzi o taką perełeczkę z przestrzeni, którą dopiero zastaliście. Czekam na te Wasze zgłoszenia. Dziś Was bardzo serdecznie ogrodowo ściskam. Wszystkie produkty, które widzieliście w trakcie filmu, to są, tak jak już wiecie na pewno z wcześniejszych filmów, nasze produkty, które znajdziecie w Venue Story. Roślinami się nie zajmujemy, ale całą resztą ogrodową również, także ja Was serdecznie do nas zapraszam, do tej przestrzeni ogrodowej. Za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Nie zostawiam Was jeszcze, bo w tej chwili gdzieś z boku tutaj wjeżdżają filmy. Jeśli chcecie na ogrodowe tematy jeszcze sobie posłuchać i przepięknych roślin pooglądać, to zostańcie jeszcze ze mną przez chwileczkę. A my widzimy się w nowym odcinku dosłownie za kilka dni. Bardzo dziękuję. Poproszę o kciuki w górę i o skomentowanie pod tym filmem, które rośliny z Waszych ogrodów albo które widzieliście, podobają Wam się najbardziej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.